Drugiego dnia po śniadaniu opuściliśmy hotel, udając się w kierunku granicy palestyńsko-izraelskiej. Kolorowe graffiti na murze granicznym nie sprawia pozytywnego wrażenia, wręcz przygnębia i przywołuje myśli o niebezpieczeństwie, w jakim ludzie tu żyją na co dzień. Co prawda od kilku lat panuje zawieszenie broni, ale nigdy nie wiadomo, co komu i kiedy w głowie się uroi. Spoglądając na miasto za dnia, odnoszę wrażenie monotonii otaczającej mnie zewsząd. Mijamy przypominające bunkry, jednostajnie blado-kremowe domy o płaskich dachach, na których gromadzi się deszczówkę i wytwarza prąd z solarów. W Palestynie jest to niezbędne, gdyż często brakuje tu prądu i wody. Pomimo licznych przesuwających się obrazów, moje oczy nie rejestrują niczego. Muszę się najpierw przyzwyczaić. Jerozolima jest podczas szabatu wyludniona. Izraelici przybywają w swoich domach. Życie praktycznie zamiera. Tylko nieliczni turyści uprawiają jogging. Jedynym środkiem lokomocji są autobusy i taksówki arabskie. Autobusy obsługują wyłącznie połączenia między arabskimi wioskami i miastami. Otwarte są arabskie sklepy i restauracje, a w szpitalach operuje się tylko w przypadku zagrożenia życia. Mijamy nowe dzielnice Jerozolimy. Liczne osiedla, urzędy, muzea, świątynie i inne historyczne budowle. Teraz mijamy dzielnicę arabską, położoną niedaleko murów Starego Jeruzalem. Mury otaczające historyczną część miasta mają długość 4100 metrów i posiadają 9 bram. Najstarsze ich części liczą sobie ponad 4000 lat. Teraz widzimy fragmenty Muzeum Narodowego w Jeruzalem z interesującymi wykopaliskami, sięgającymi czasów biblijnych. Serdecznie polecam Wam to miejsce. Ta budowla to świątynia Mormonów, w którym pozwolono się tu osiedlić, lecz zabroniono nauczania i werbowania nowych wyznawców. A ten wjazd to przedstawicielstwo Watykanu. W tym budynku nocują wszyscy papieże, którzy odwiedzają Jerozolimę. Thank you.
Mijamy właśnie kaplicę w niebo wstąpienia Pana Jezusa, miejsce, z którego, jak mówi tradycja, na świetlistej chmurze Pan Jezus wstąpił do nieba. Kaplicę wybudowała święta Helena, a odbudowana ponownie została przez rycerzy krzyżowych. Dziś jest tu minaret, a kiedyś bywało różnie. Raz był chlewik, a raz stajnia. Tuż obok mijamy francuski kościół katolicki pod wezwaniem Paternoster, czyli Ojcze Nasz. Jest to miejsce, w którym Pan Jezus uczył uczniów, jak mają się modlić. W końcu opuszczamy autokar i udajemy się na długi spacer na Górę Oliwną. Stojąc w tym miejscu, zachwyca nas panorama Jerozolimy. Na pierwszym planie góruje złota kopuła na skale, rodzaj mauzoleum na cześć kalifa Omara z VII wieku naszej ery, a po jej lewej stronie na ruinach świątyni Salomona zburzonej przez Heroda w 20 roku naszej ery znajduje się dzisiaj meczet Al-Aqsa, trzeci najświętsze miejsce dla islamu. Przed i pod nami rozciąga się największy i najstarszy cmentarz żydowski na świecie. Pochówki rozpoczęto na nim ponad 3000 lat temu. W tradycji żydowskiej grób jest na zawsze, nie można go przenieść. Jedynie małżonek lub najbliższa rodzina może być pochowana w tym samym miejscu. Dla Żydów największym zaszczytem jest być pochowanym w Jeruzalem. Nie każdego jednak na to stać. Ze względu na brak miejsca, pochówku można dokonać obok domu, jednak ciało musi mieć bezpośredni kontakt z ziemią. Ten budynek z kilkoma złotymi kopułami to ortodoksyjny kościół świętej Magdaleny. Dominus Flevi to miejsce należące do zakonu franciszkanów. Wybudowane w roku 1955 według planów Antonio Balerucci na fundamentach bizantyjskiego kościoła z VI wieku. Kopuła kościoła w formie łzy upamiętnia smutek Jezusa, płaczącego nad przyszłym zniszczeniem Jerozolimy. W pobliżu tego miejsca znajdują się groby niszowe. Składano w nich ciała zmarłych na czas 12 miesięcy. Gdy po rozpadzie pozostały już tylko kości, składano je w urnach w taki sposób, aby zmieściły się kości nóg i czaszka. W ten sposób rozwiązywano problem braku miejsca do pochówku zmarłych.
a przed nami tylna ściana Kościoła Narodów, położonego obok Ogrodu Oliwnego, czyli miejsca, w którym często modlił się Pan Jezus. Tutaj dokonała się zdrada Judasza i pojmanie Pana Jezusa przez żołnierzy. Do zwiedzania Kościoła Narodów i odwiedzenia Jerozolimy zapraszam Was w kolejnych filmach.